Cześć wszystkich, z tej strony ja MCO, to panie i panowie, ponownie witamy się w Siberian Mayhem. Oczywiście to jest to Siriusa. Moi drodzy, Jezus Maria, wyszedł update do tej gry, panie i panowie, wyszedł chyba warsztat, jeżeli dobrze rozumiem. Albo będzie jeszcze dopiero warsztat. Mamy bench, mamy twórcę, możemy osiągnięcie, pakiety warsztatowe. Jezus Maria, ta gra będzie niesamowita w przyszłości. Ale tak, przede wszystkim, pierwsza rzecz. W opcjach zaawansowanych, tak, gdzie w opcjach dla wielu graczy możemy sobie zmienić model gracza i mamy trochę nowych modeli do użycia. Nie wiem oczywiście wszystkich. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem nowe. Wygląda jak nowe. Filbert? Nie wiem, kto jest nowy, bo już trochę już przejrzałem, że pamiętam. Ale tak, klasyczna skórka z TFE, TSE. Zajebiście. Kenny Jones, bla bla. Ktoś tu jeszcze był nowy, co pamiętam. Księżniczką można grać. Krzemowy sam, księżniczka, bla bla. Ktoś tu jeszcze był nowy, nie pamiętam dokładnie kto. Ale ogólnie dodali nowe skiny, tych skinów jest od cholery, mam dwa zablokowane. Trudno, zdobądź dowolny medal na poziomie przetrwania w Forteca Clearów. Aha. Dowolny medal na poziomie przetrwania w Forteca Clearów. I znajdź sekrety wszystkie, okej, okay. Zmachany rycerz, bla bla. Ziomek z dewolwera. Operacje specjalne dewolwera, okej, okay. Spoko. Nie wiem kim zagramy, zagramy sobie z klasycznym z TFE. Proszę bardzo, niech będzie. Nawet będzie w menu teraz siedział, to jest w ogóle zajebiste. Ale nie przedłużając, panie i panowie, przetrwanie, no i co? Musimy tą fortecę clearu spróbować. 9 minut na złoto. Pokazuję nam teraz trudność, bo tego nie pokazywało, bo planowałem tą ten update przed update'em, który wyszedł po tym update'cie, który korygował rzeczy ogólnie i teraz mam pokazaną trudność, czyli Forteca Clearów to jest taka średnia poziom trudności. Sanktuarium Horusa to jest najłatwiejsze z tych wszystkich. Śnieżny Jezd to jest prosty, Smoczowy to jest średni, Wąwóz Małpy i Zamek Bólu. Najtrudniejsze, Zamek Bólu 10 minut, co? Jezu, tego. Forteca Clearów w takim razie, próbujemy przetrwać tak długo jak możesz. Zobaczymy jak nam to pójdzie, nie wiem ile tych map ogramy, nie wiem czy będzie tylko jeden odcinek z tego, czy będzie więcej, czy na streamach jeszcze pogramy w to. Raczej pogramy w to na streamach, ale wiecie, może być różnie. Zacznijmy. Boję się strasznie. Okej, mamy oczywiście sprzęt, akta, bla bla, misja. Misja przetrwaj po prostu jest, mi się wydaje. Pancerz zdrowy tutaj jest jeszcze, okej. Za sobą chyba cleara słyszę, nie wiem czy dokładnie ci są cleary. Ja tu nic nie widzę. Chyba chyba z dupą by to grać teraz, bo kompletnie nic nie widzę. Ja gdzie mam cleary w czwórce, tak naprawdę, w Siberian Mayhem, nie pamiętam dokładnie. Musimy przetrwać ile? 4,5 minuty? Dobrze pamiętam? Okej, to jest plus 10, okej. Czyli na 5 strzałowy będę musiał sobie uzupełniać amunicję. Spoko, nie ma problemu. Jeszcze jej dostaliśmy. Oni się respią, no tak będzie ich coraz więcej oczywiście, bo w końcu będziemy musieli tu umrzeć. Ale ja nigdy nie byłem dobry w przetrwaniu, ale ja się staram, ok? Ja staram się być najlepszy we wszystkim co robię. Także o, Jezus Maria. Ta muzyka, stop. Ta muzyka jest sprzed ostatniego poziomu w drugim starciu, prawda? Nie przed ostatniego, tylko przed ostatniego to jest ten poziom z tam są cmentarze. Tak to było. Okej, słuchawki się bardzo przydają, przynajmniej teraz widzę Rozumiem, wiesz co to jest, power up? Punkt umiejętności, koks! Czy ja mogę? A mam to ogólnie, o co bym miał strzelę przygotowuję w trakcie sprintu. Okej, czyli dostaję umiejętności, tak jakby zbieram je i one się dodają automatycznie, spoko. Ja bym poprosił dwie dwójki, ja będę bardzo szczęśliwy. Czyli okej, czy muszę patrzeć, gdzie to się pojawia. Ja ogólnie będę tak biegł dookoła, to mogę im uciec w miarę z tego co widzę. Mogę ich trochę, okej, stąd nie wyjdę, ale wyjdę w prawo, okej. To się jeszcze nauczyć mapy, trochę ich teraz leci. Jestem troszeczkę w dupci. O kurwa, to jest przerażające, okej, spierdalamy stąd. Tylko trzeba dodać tak się sprintu, to jest bardzo dobra biega, którą dostaliśmy. 4,5 minuty musimy wytrzymać. Miejmy nadzieję, że damy radę. Muzyka się coraz bardziej rozkręca. Tego nie chcę brać. Przydałby się ich zajmie, bo cały czas się jestem nowe, więc musimy. Aaaa, mnie zaszło do tyłu.
Nie szatkujcie mnie. Skończy... Fala trzecia, okej, nie skończyłem tamtych fal, ale okej, niech będzie fala trzecia, spokojnie, nie ma problemu. Trochę zaczynam panikować, bo mam bardzo mało beefy grubu tutaj. Dwie minuty dobiliśmy, okej. Czy jeszcze, kurwa, chcę ten skill odblokować, a tutaj będzie trochę ciężkie. Nie powiem, kurwa. Lecz się sam. Nie załatwię, nie mam żadnej innej broni, tylko mam dwójkę. O boj, okej, tu jest sporo zdrowia dostaliśmy teraz. Tego co widzę, okej, tego skusiliśmy. Au. Ja pierdolę, innych leci! Wypierdolę stąd! Będę dużo przeklinał, bo się stresuję, także wiecie, jak to u mnie już jest! Oni strefują w moim kierunku, tak nie powinno być! Okej, 2,5 minuty przetrwane. Ile ich leci? Jezus! Będę im w końcu, będzie ich tyle na mapie w końcu, że nie będę miał gdzie uciec, absolutnie. A zabijanie ich nie wchodzi w grę aktualnie. Nie wchodzi absolutnie w grę. Zabijanie ich! To po drodze kogoś, fala czwarta, okej. O! Byw w rękach! Yes! Teraz tego będzie prościej, mi się wydaje, więcej amunicji będziemy... A będzie nam zjeżdżać to wszystko. Okej, nie przetrwamy tego, nie przetrwamy tego. 3 minuty dobiłem tutaj. Wow, to jest ciężkie. To jest ciężkie. Nie mam na to koncepcji, bo... Nie wiem jeszcze na przykład, gdzie oni się respią. To jest ten problem, który ja posiadam. Muszę pozbierać amunicję na sam początek. Nie bać się do nich podejść i po prostu rozwalić im łeb, po prostu, krótko mówiąc. Oni do mnie lecą, nie do końca skąd ktoś do mnie leci. Nie mogę przeładować tak się sprintu teraz, bo nie mam tu umiejki. Jestem ciekaw, czy te umiejki są takie same za każdym razem. Nie mam pojęcia, chyba sobie muszę pogłośnić grę, bo... Nie słyszę ich dokładnie. Spróbujemy sobie to jeszcze raz i spróbujemy sobie za chwilę jakąś inną mapę. Jeżeli nam się nie uda, trudno. Będziemy mieli co... grindować na pewno, tutaj. To na 100%. Nie bać się marnować amunicji. Jest czysto chyba. Przynajmniej przez chwilę było. Okej, okay. Tu jest kolega, którego jest, udało mi się go strzelić i udało mi się go zabić. Tam jest umiejętność. Urodzony mi pies, okej. Okay. To się bardzo... Fuck, kurwa, nie trafiłem go. Okej, okay, muszę ich poczyścić, bo nie może być ich tak dużo w przyszłości. Po prostu nie może być ich tak dużo. Mogę przeładować i biegać. Zapomniałem o tym kompletnie na chwilę. Okej. Jeżeli nie będę na środku kamerki, to wybaczcie mi, ale próbuję tutaj się wczuć w cały ten klimat, nie jest prosto, mało ich widzę. Kurwa, gin. Dobra. Wysko. O, fajnie, że go nie zabiłem. Ma to sporo sensu. Już tutaj przydaje się, że oni mają zdrowie nad głową. Pomogę ich z daleka zobaczyć, jak mają zdrowia. W taki bardziej prostszy sposób. Mi się wydaje, że stawianie im czoła tutaj będzie lepszą opcją, ale nie wydaje mi się, żeby tak było jak na razie, mam 15 HP. Okej, okay, opcja spierdolka aktualnie jest uskuteczniana. Jeżeli trafię do jakiegokolwiek klia, po drodze jest po mnie, więc muszę uważać. Akcja leczenie, akcja, o tak, akcja leczenie. Akcja leczenie, hell yes, brother. Au, dostałem po dupie, gościu mnie złapał. Okej, okay, no mam mało zdrowia, tylko uciekam, ale wiem, że nie powinienem. Powinienem ich po prostu siekać jak mogę i zrobić sobie trochę breathing roomu, ale próbuję, ale to jest ciężkie. Nie wiem, czy idzie mi lepiej czy gorzej, ciężko mi stwierdzić. Stawiam im czoła bardziej, ale mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł. Ja bym miał inną broń, chociaż na chwilę... O, to będę w dupie niestety. Jednak nie... O, trochę jest tutaj dużo, niestety. Tam się kolejny zespił z tego co widzę, okej. Okay. Nie zdążył mnie tutaj poharatać, na szczęście. O, nie poharatają, nie, bo jestem zajebisty, wszystkich ominąłem. Okej, okay, umiejka, albo zdrowie, albo cokolwiek, wszystko się teraz przyda tak naprawdę. Okej, okay, kolego, ty giniesz, muszę się trochę uleczyć. Prawda jest taka, że oni mnie złapią, to jest po mnie, bo okej. Mam duży pancerz tutaj, z tego co widzę. Au. Nie chowaj! Dobra, no to będzie interesujące teraz. Nie mogę im uciec! No to tak kryje, oczywiście, że nie mogę im uciec. Chyba na bok, może tutaj. Może jak trochę będę obiegał czy coś, jak oni by to musieli faktycznie do mnie zawrócić, to będzie lepiej. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale 4,5 minuty to będzie mega ciężko. Nauczyłem się, że nie mogę w prostej linii z nimi biegać, bo to się bardzo źle na mnie skończy. Zresztą jak widzicie,
Oj, by to oczywiście, no oczywiście na prostej linii mi dopadną, okej. Na prostej linii mi dopadną, ale tak jakby te dużo, o kurwa mać, skręcał, to będzie dobrze. Tylko muszę faktycznie, o, zrobiłem kółko, to był mój błąd! To był mój błąd, to był mój błąd, nie, to był mój błąd! To był mój błąd! 4 minuty prawie, boże, ja zaczynam panikować już totalnie. Moja kamerka się w ogóle zepsuła, ale jest okej. Okej, dobra, nie, wystarczy potencji klirów. Jak na razie wystarczy potencji klirów. Napraw się kamerko, proszę cię. Proszę cię kamerko, napraw się. Jest okej, dobra. Wow, jak tu podnosi adrenalinę. Nie kampanie, przetrwanie. Spróbujmy sobie coś prostego, czyli na przykład Sanctuarium Horusa wygląda na skomplikowane. Ale okej, jakaś jasna mapa. Sprawdźmy, jak nam tutaj pójdzie. Czy może nam się uda jakikolwiek medal zebrać? Byłoby bardzo miło. I tak sobie właśnie uprawia czyścing na łóżku. Right. To wygląda jak pierwszy poziom to naprawdę. Right. Nie wiem, ile tutaj jest na brąz, nie patrzyłem. Będzie znowu 4,5 minuty czy coś. Dobra, to wygląda strasznie jak pierwszy poziom, nie? I ten akad jest przepiękny. Ja wiem. Ja wiem, on jest śliczny. Ała, 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 co to miało być? Guys, calm down. Mogę im wręcz zadawać obrażenia, to jest, o Jezu, bardzo fajne. Chodź, kolego. Tak, leczenie za ataki wręcz się bardzo przyda, mi się wydaje. Okej. Fajnie byłoby, o, drony są jeszcze, super. Świetnie, czyli gnali drony, Jezus Maria, wszystko naraz, ciężka sprawa to będzie. W tym momencie. Tak na moje oko, no będzie ciężko. Na pewno ciężko, o kurwa, to są duże jeszcze. O, la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 , spierdolamy! No nie będzie prosto, absolutnie nie będzie prosto tutaj. No ale jest minuta, nie jest źle, jak mi się wydaje jak na razie. Gdają zawsze możemy uciec. Drony nas nie dostaną aż tak łatwo. Trzymam się na górnym piętrze, bo zawsze mi się wydaje, że... I have high ground, no nie? Obi-Wan Kenobi i tak dalej. Kamikaze lecą jeszcze, świetnie. Zajebiście! Tego mi brakowało tutaj, naprawdę. Żeby ktoś się we mnie wpierdolił tak losowo i po prostu, żebym umarł. O kurwa! Chyba jest po mnie. To jest cięższe niż się wydawało! Leave me alone, nie bastards! Są beczki wybuchowe jeszcze, które mogę eksploitować pewnie jakoś. Au, au, au! O, kamikaze tuż na wprost, pewnie. Macie beczką, skurwysyny! Jezu, nie potrzebuję zdrowia. Gdzie jest zdrowia na tej mapie? Na środku! Albo tutaj, też przecież jest też było zdrowie, spoko. Szybko na środek! To jest dokładnie jak pierwszy poziom, tylko że... jest inna mapa po prostu, inaczej to wszystko wygląda. Nie wiem, gdzie są kamikaze. Chyba tutaj, chyba przy tym dobie ten jest. Nie mam w ogóle amunicji, tak by the way. Nie mam innej, mam inną broń. Nie wiedziałem, że mam inną broń. Ale teraz już wiem. Bardzo biło, że mam inną broń. Ało, fuck off, buddy! Fuck off, buddy! Brakowało mi takiej ścieżki, brakowało mi takiej właśnie adrenaliny, że musimy tutaj przetrwać i postawić jak tylko możemy. Zdrowie, spadaj, spierdalaj nawet. Powiedziałem aż ładnie do niego, to jest niemożliwe. Ja ładnie w tym już sobie, nie ma takiej możliwości nigdy w życiu. O kurwa, to był kamikaze, okej. Nie trafiłem tą beczkę, czemu miałem trafić? Co mi się wydaje, że jestem na ostatkach tutaj aktualnie zdrowia, jakiekolwiek tutaj zdrowego rozsądku z nimi, bo au, poleciłem do mnie tutaj od dołu. My zrobimy taki myk, udało się, zajebiście, znajdziemy tutaj, super. Jest pięknie, co jest piąta fala? Piąta fala to są biomechanoidy, okej. Bardzo niedobrze, bardzo niefajnie, bardzo mnie to nie cieszy. Ja myślę teraz, widząc tego na sekundę, powiedziałem to tak jak chciałem. Rakiety? Nie mam rakietnicy? Nie mam rakietnicy. Gdzie tu jest rakietnica do zabrania? Idź biomechanoidzie stąd. Szybko, szybko, biegnij, bo ci kamikaze przysparzy dupę! A był chyba kamikaze, bo... coś tam wybuchło, no musiał być kamikaze, nie? O, jeszcze jest on! No jego co, trzeba zabić! Trzeba mogę dostać jakąś broń nową, specjalną, zajebistą, byłoby bardzo fajnie. Tylko skurwysyna też się przydało zabić jakkolwiek. Nie mam pojęcia jak, ale... Dobra, udało się, wow! Okej, 3 minuty, 4 minuty wytrzymaliśmy prawie. Jeżeli... O, są cleary! No nie! Dlatego mam dwójkę, ja już wszystko wiem!
Mordę w mordę w mordę w mordę. Jak się dowiedzieliśmy na poprzednim poziomie, Clio nie uciekniemy, a obie mechanizmy nie zabijają mnie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Okej, okay. Trochę zdrowia, trochę zdrowia, trochę zdrowia. Zastanawiam się, czy mam do karabinu już trochę amunicji, przeładowanie, bardzo w złym momencie. No ale cóż. Okej, okay, gnary to nie jest najmniejszy problem na temacie, naprawdę. Chyba umrę, chyba umarłem. 4 minuty 18 sekund, nie mam medalu. Brakowało mi chyba 12 sekund do medalu. Tak mi się zdaje. Kurde, było blisko. Ale okej, okay, w tym odcinku spróbujemy sobie jeszcze jedną mapę. Jeszcze jedną mapę, może nam pójdzie. Ile brakło mi właśnie na sanktuarium? A trzeba 5 minut, okej, okay, never mind. Never mind ten. Śnieżny jeździec. Spróbujemy sobie tą mapę. No i może potem spróbujemy jeszcze na trudniejszą. Zobaczymy, jaka na trudniejsza jest faktycznie. Ja nagrałam wszystko, okej, okay, zajebiście. Zajebiście. Boże, tu jest, trzeba naprawdę myśleć milion sekund na sekundę. Wow. Okej, damy radę jakoś. Nie patrzyłem znowu, ile potrzebuję na brąz. No dobra, przetrwajmy. Jestem czołgiem na tej mapie? Nie będzie zbyt OP? I mean, to będzie chyba zbyt OP, nie? Ej, to jest bardzo specyficzne przetrwanie, powiem wam. Bardzo specyficzne. Czy mi ten czołg zniszczą? Nie, nie zniszczą mi. Okej, tu już widzę kolegę, którego trzeba zniszczyć. Tu jest kolejny. Wiem, jak ten czołg działa, nie musicie mi mówić, naprawdę. O kurde, teraz uspiłem w miejscu. No tego to ja muszę uniknąć, jak najbardziej. I to jak najwięcej muszę tego unikać. Żeby utknąć w miejscu, szybko się muszę poruszać. Czy to w ogóle jest arena bardzo podobna do tej, gdzie walczyliśmy z tymi sekretnymi grajami, no nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, z tej misji pobocznej. Dostaję dużo obrażeń, ciekawe czy się mogę uleczyć jakkolwiek, bo normalnie w kampanii mogłem, więc wydałoby się, żebym tutaj też mógł się uleczyć, skoro normalnie samym się uleczyć mogę. Za 3 sekundy chyba jest kolejna fala, albo to jest moje uleczenie. Widzę leczenie, ale sobie je zachowam na... O kurwa, na jakieś cięższe stadium. O, w mordę ich leci! O, prosto w nich wjechałem, super! Dobra, nie idzie mi tym czołgiem, absolutnie. Jeszcze tego nie zbieram. Dobra, ja muszę chyba jechać na obrzeżach tak bardzo, bardzo na obrzeżach. To się inaczej nie uda, ja czy tego nie, po prostu nie widzę. Widzę Scrapjacka, którego już nie ma. Przyjemnie tym czołgiem jeździ, trzeba przyznać. Przetrwanie jest też fajne, bo po prostu chodzi człowiek i może się na niej po prostu wyżyć. Zawsze mówiłem, że Sirius sam jest idealny właśnie, bo to muszę się iść uleczyć. Muszę się iść uleczyć, bo będzie zaraz lipa! Dobra, trochę się uleczyłem, uleczyłem się na full. Myślałem, że to mi uleczy na full, nieważne, nie będę miał zdrowia. Jednak się myliłem. Nie mogę przez tych kamikaze jechać, bo to się bardzo źle skończy. Skrabdżaki idą z każdej strony. Dokonam, że to jest proste, więc dokonam, że 5 minut potrzebuję tutaj, żeby osiągnąć mój cel. Tam jest kolejne leczenie, które jak najbardziej sobie zbiorę. Czy jest kilka leczeń pewnie na całej mapie. Ja mogę tutaj spieszyć aż tu. Nic mi nie zrobią z tego powodu, więc... O, polip, o nie, tylko nie polip, tylko nie ten bojem. Chyba muszę jechać szybciej tym czołgiem. Szybciej, panie czołgu, nie mamy czasu. Nie, tylko będą tak mocno przeciwnicy, że mnie szybko, momentalnie mnie po prostu zjadą, no nie? To jest ten problem, który ja przewiduję już teraz, że taki będzie. I takie też nie są takie częste, jakby się wydawało. I ta firma. Oj, tego chciałem uniknąć! Tego właśnie chciałem uniknąć! Dobra, o, wjechałem w kolejną ścianę! War! Niedobrze! Dobiliśmy 3 minut. To dobrze. To znaczy? Nie jest dla mnie tak najgorzej, ale muszę znaleźć jeszcze jedno leczenie. Tam po drugiej stronie chyba jest, nie? Tak, jest, jest, jest. Czy ono się respi? Nie, nie wydaje mi się. Staram się trzymać od nich z daleka i tak dostaję obrażenia. To są te polipy na przykład. Już trzeba się pozbyć, absolutnie. O, tam jest ubiegłość jakaś jest. Chwila, stop, stop, stop. Tam jest coś do zabrania. Co to jest? Co to jest? Ile ich w ogóle leci za mną? To jest super, super ulepszenie? Ty miałeś szybkości działania czołgu?
Nie czaję. O, yes! Yes! O, baby! To jest to, to mi się podoba, jak najbardziej. Trochę ich teraz połoję. O, biebechary idzie czerwone, tylko nie one. Gin! Dobra, okej, uciekamy. 4 minuty. Jest dobrze, tam jest kolejne leczenie, bo jedziemy sobie dookoła, jeżeli możemy. Możemy, jak najbardziej, okej. Z daleka tego pierdolnika. Dlatego ta mapa jest taka prosta, bo faktycznie możemy dookoła jechać i... Czemu to takie światło? Możemy to skoczyć! Oh my god! Okej. Nara, kliry. Idźcie stąd, w cholerę, panowie. Nikt was nie chce, nikt was nie lubi, także wiecie. Tu jest żyćko. Ej, 4,5 minuty tu robiliśmy, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, mi się wydaje. To w ogóle jest tak mocne. O, matku, jak tu jest, okej. O, tam jest kolejny boost, ale musimy tam chyba dookoła jechać. No, nie wjedziemy tędy. Fuck, okej. No to się przebijamy. No to się przebijamy. Z drogi. Hey guys. Trochę nam się tutaj zgubiło, widzę. Czy dobijemy złoto? Miejmy nadzieję. A to chyba 10 minut, nie? Szpremia przy szybkości działania czołgu! To lubimy! To lubimy, jak najbardziej, to bardzo lubimy! O, jest! To uwielbiamy wręcz! Ale my tu zniszczą, Muszę odejść! Muszę już ulecieć przede wszystkim. A, ci spalacze jeszcze są! Nie w ścianę! Nie w ścianę są! Tu jest też leczenie, okej. Okay. A to mogę rozwalić boostem, bo nie wiedziałem, okej. Okay. Nie wiedziałem, co zdrowia znowu. Teraz mamy byczki. Byczkom nie uciekniemy tak łatwo już. Oj, są knumy. No, gra się wkurzyła. O, kolego, za długo żyjesz. Damy ci knumy. Za długo żyjesz, mój drogi. Bo jestem zajebisty, dlatego tak długo żyję. Jak mnie zniszczył. O, Jezus, okej. To zmienia postać w ogóle całkowicie rzeczy. Bo mnie mega kolega zniszczył. Dobra, szybko, szybko. Dobra. Jezu, dobra, te byki są bardzo niemiłe. No, oczywiście, bo to są byki, nie? Ile knubowi zajmie, żeby on padł? Dużo. No, dużo niestety. Okej, te byki mnie denerwują. Trzeba je ukrócić. Knumy też, ale knumy są wolne na szczęście, także nimi się zbytnio nie musimy, mi się wydaje, martwić. I tak tego rodzaju mamy całkiem sporo nadal. Mapa jest ogromna, oni nie mogą być wszędzie. Więc wiecie, nie jest najgorzej, nie? Mamy tam leczenie, do którego się właśnie w tym momencie udamy. Po tym pięknym skoku! A im uciekłem teraz, jeju! Tam jest gnom, tego też trzeba zaraz ukrócić. Kolejna fala nadchodzi, a nie zabijemy jeszcze wszystkich oczywiście. Oj, może być... Oj, są ci faktycznie! Są te bossy, czyli to jest ich jednak teren! A, jednak, ja proszę bardzo. Okej, jak szybko ja was rozwalę tym czołgiem? Miejmy nadzieję, że szybko. Oni mnie zniszczą, jeżeli będą blisko mnie. Oni mnie absolutnie zniszczą. No, muszę uważać. Muszę strzelać. Tam jest boost, który mi się bardzo przydał, żeby go dostać aktualnie. Ale też przydałoby się ich rozwalić, najpierw oby te knumy tutaj. Au, byki mnie dogonią. Byki będą mnie bolać, aż nie padnę, także muszę... Byki są priorytetem, to w ogóle nie jest... Gdzie to powiem, ale byki są priorytetem. Okej, jadę po leczenie, jadę po boost z nadzieją, że to mi pomoże jakkolwiek. Dobra, no to teraz jest po was. Miałem taką nadzieję przynajmniej. To jest kolejny skok i leczenie przede wszystkim przede mną. Okej, trochę im uciekłem, ale zbyłem ten boost i w końcu go nie użyłem. Także no coś jest i tak. Widzę też chyba zaślubioną Aremonowi. Nawet nie jedną, tak mi się zdaje. No, muszę was pokonać. Muszę was pokonać, bo zakładam, że wy jesteście kluczem, żeby ja tutaj przetrwał jakkolwiek. Dostaw oczko, chyba jeden padnie. Tak, jeden padł już, okej. Cześć, knumy. Muszę patrzeć na zdrowie, tam jest leczenie, okej. Nie dostaję aż tak dużych obrażeń. Ty bez końca, o, przetrwałem wszystkie fale. Kozak, okej, czyli idziemy się leczyć. O, mamy 34 zdrowia w ogóle. Dobra, ja chcę chociaż jego pokonać. Jak chcę chociaż jego pokonać? Znaczy ich! Tego bossa! Jest! Udało się! Super! To jest kolejne leczenie. Czyli nie użyjemy tak szybko. Czasami lepiej używać tego minigana niż... naszego tutaj... działka.
Okej, okay, dobra. Nie też się na Ironmanowi się pojawią, bo jest ich od cholery. Jak widzicie. O, lender, jasny. No, jest ciężko, jest ciężko. Ale dobijemy 10 minut, będę bardzo szczęśliwy. 10 minut. Dobra, okej, okay, trzeba z tym uciekać, bo tu jest za dużo rzeczy. Ja chcę przetrwać tą minutę jeszcze. A przynajmniej bardzo bym chciał tą minutę jeszcze przetrwać. Dobra, okej. Okay. Idziemy po boost. Będzie okej. Okay. O! Pojawił się Knum. Kolega nasz drogi. Okej, okay, mamy boost. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra. 30 sekund nam zostało. Gdzie jest jakieś leczenie? No, takie, to nam bardzo pomaga, faktycznie, te skoki te, bo nie mogą nas przez te skoki, dogonić, no nie? A ma sobie tak głoi, a polip! A nie wiedziałem, że jest polip! Ale są niebezpieczne, strasznie są niebezpieczne polipy. Okej, okay, no 10 sekund mi zostało. A nie mam zdrowia! Nie mam zdrowia! Nie mam, nie! Nie przeżyję tych siebie! 5, 4, nie! 3, 2, 1! 10 minut, Jezus, udało się, dobra. Udało się 10 minut przetrwać, jestem mega szczęśliwy. Udało się, teraz I don't care. Wiem, że mam złoto już tutaj. Okej, okay, rozwalcie mnie. Rozwalcie mnie, jak szybko mnie rozwalą koledzy. No, mega szybko. Zdobywasz złoty medal. Yes, brother. Zajebiście. Zajebiście, zajebiście, mega jestem szczęśliwy. Panie i panowie, to był typ przetrwania w Siriusam Siberian Mayhem. Nie zobaczyliśmy każdej mapy, ponieważ chcę, żebyście niektóre mapy zobaczyli wy sami. Śnieżny jeździec, zdobyte złoto. Jestem mega szczęśliwy, okej. Także cóż, panie i panowie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się na razie, cześć i pa. Spróbujcie sami, jeżeli macie tą grę. I cóż, zapraszam na kolejne odcinki Siriusama. Niekoniecznie sobie ją Mayhem, ale ogólnie. Trzymajcie się, pa pa!